Hej, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z 5 propozycjami makijaży wykonanych cieniami z dużego kalendarza adwentowego Glam Shopu. W tym kalendarzu znalazło się 12 cieni, z czego 6 cieni to cienie o wykończeniu błyszczącym i 6 cieni to cienie o wykończeniu matowym. Ja rozpakowałam te cienie już dawno, więc w całym filmie nie będę się posługiwać nazwami cieni, ponieważ cienie już zdążyłam sprezentować komuś. W związku z tym nie pamiętam kompletnie nazw, nie potrafiłam ich znaleźć w internecie. Pierwszy makijaż zacznę od nałożenia bazy maka, a następnie sięgnę po najjaśniejszy cień z tych wszystkich i wykończę sobie załamanie. Używam do tego celu puchatego pędzla z maksyneczki numer 12. Następnie sięgam po ten różowy kolor i wklepuję go w zewnętrznym kąciku, a następnie przeciągam nieco do wewnątrz oka. Ten makijaż to będzie taka delikatna propozycja z dosyć fikuśną kreską, tak bym to nazwała. Ja lubię się bawić kreskami, więc w tym makijażu zrobię sobie troszeczkę inną kreskę, ale Wy oczywiście możecie zostawić ten makijaż bez kreski lub po prostu narysować normalną, zwykłą kreskę. Wyciągam sobie ten cień także do góry, tak żeby wyciągnąć go nieco ponad moje załamanie. Następnie sięgam po korektor Tarte. Tutaj możecie użyć każdego korektora zastygającego i robię takie delikatne odcięcie tym korektorem. I do tego celu używam pędzelka od Hulu o numerze 62. Krótkie, strzępiste ruchy, dzięki czemu jestem w stanie precyzyjnie odciąć sobie powiekę. Następnie sięgam po różowy błysk i wklepuję go palcem w korektor, a następnie używam pędzla, tak żeby wszystko ładnie wykończyć. Biorę teraz eyeliner Maybelline i robię sobie kreskę. Sięgam tutaj po malusieńki pędzelek z Hulu z zestawu Precision Set. Następnie wyciągam tę kreskę także do wewnątrz oka. Z tego kroku też możecie zrezygnować, jeśli nie czujecie się dobrze w takim kocim oku wyciągniętym do wewnątrz. I linię wodną wykończyłam sobie białym eyelinerem z Inglota. Tak prezentuje się skończony makijaż. To jest taka dość delikatna propozycja z dużą ilością rzęs. Myślę, że idealna na co dzień, ale także na wieczór dla osób, które lubią delikatne makijaże. Sięgam teraz po korektor Born This Way i wklepuję sobie w całą powiekę. To będzie moja baza pod kolejny makijaż. Następnie biorę czarną kredkę MAKA. Możecie wziąć tutaj każdą inną kredkę, która po prostu dobrze się rozciera. I ta czarna kredka to będzie moja taka baza przy linii rzęs do makijażu Smoky Eye. I nakładam tej kredki dosyć sporo przy linii rzęs, a następnie będę ją blendować najciemniejszym cieniem z paletki. I sięgam tutaj po ten mały pędzelek z kalendarza. I blenduję sobie czarną kredkę. Pamiętajcie o tym, żeby w takim makijażu, jeśli chcecie rozblendować kredkę tudzież eyeliner, to róbcie jedno oko najpierw, następnie drugie, tak żeby nie zastygły Wam te produkty kremowe. I sięgam teraz chyba po cynamonkę pomieszaną z tym najciemniejszym cieniem i wklepuję sobie w całą ruchomą powiekę. A następnie blenduję również pędzlem z kalendarza. Ten pędzel ma taki podobny kształt do pędzla Zoeva 227. I teraz wyciągam sobie ten cień ku górze, tak żeby powiększyć moją powiekę, żeby wyjść powyżej załamania. Przy okazji blenduję ładnie te cienie ze sobą. I następnie wracam do tego, do mieszanki tych dwóch kolorów i jeszcze doklepuję sobie na całą ruchomą powiekę i nieco ponad i znowu blenduję
dzięki czemu ten makijaż po prostu będzie bardziej intensywny. Sięgam teraz po pędzel maksineczki i blenduję sobie zewnętrzną granicę, a następnie pędzlem z kalendarza nakładam jeszcze ten najjaśniejszy cień ze wszystkich z kalendarza i na linię wodną i tuż po na dolną powiekę nakładam znowu czarną kredkę, a następnie blenduję ją pozostałością na pędzlu z tymi ciemnymi brązami z paletki. Sięgam teraz po ten złoty kolor, rozjaśniam sobie wewnętrzny kącik. I tak prezentuje się skończony makijaż. Trzeci makijaż zacznę od nałożenia kamuflaża Catrice i to będzie taki graficzny makijaż i wykorzystam te pomarańcze, kolor lisi w tym makijażu. I zacznę sobie od tego neutralnego, średniego brązu. I idę z nim w załamaniu powieki pędzlem O 119 z Glam Shopu. I buduję w załamaniu ten cień, dopóki będę zadowolona z efektu. Sięgam teraz po kredkę Narsa o nazwie Mambo. To jest przepiękny czekoladowy odcień brązu. Bardzo lubię tę kredkę, bo ona łatwo się rozciera. Ostatnio często możecie ją zauważyć u mnie w innych filmach. Nakładam ją sobie tuż przy linii rzęs. I będę rozcierać tę kreskę cieniem cynamonka. A następnie wyciągam sobie jeszcze kreskę do boku. Oczywiście kredką, a później będę ją także blendować. Biorę teraz ponownie cień cynamonka i pędzlem z Blended do eyelinera robię sobie taką graficzną kreskę. Staram się ją zrobić takim jednym zdecydowanym ruchem, ewentualnie gdzieś tam delikatnie później przeciągam ją. Wtedy jestem pewna, że uda mi się ją po prostu zrobić jak najdokładniej można. Następnie sięgam po cień lisi i blenduję sobie tą kreskę, którą wcześniej zrobiłam. I sięgam po buchaty pędzel za chwilkę i będę jeszcze wszystko razem blendować. Biorę teraz ponownie korektor Tarte, to jest kolor Ferne Utral, pamiętajcie o tym, to jest taki bardzo jasny, fajny kolor, który idealnie nadaje się właśnie do catcrease'ów, do odcięć, do rozjaśniania powieki. I używam ponownie pędzla z Hulu. Żałowałam tutaj trochę, że wcześniej zrobiłam kreskę tuż przy linii rzęs tą kredką. Było mi troszeczkę ciężko pracować tutaj z tym korektorem, ale obudziłam się po prostu już po czasie, więc starałam się wtedy robić bardzo takie precyzyjne, małe ruchy, tak żeby jak najmniej tego korektora ewentualnie nałożyć na tą kreskę. Przy końcu też delikatnymi ruchami nakładam sobie tego korektora, a następnie sięgam po błysk i wklepuję go pędzlem z Hulu w korektor, tak żeby osuszyć całą powiekę ruchomą. I
i sięgam ponownie po ten pędzel, którym nakładałam cień cynamonka i jeszcze idę sobie właśnie po tym odcięciu, tak żeby stworzyć taki efekt 3D i sięgam po ten jasny cień i nakładam go w wewnętrznym kąciku, tak żeby wszystko tam oczyścić, rozjaśnić. Dolną powiekę także wykończę sobie kredką z Narsa i nakładam ją także na linię wodną, a następnie sięgam po kolor lisi i pod cynamonkę i tą mieszanką po prostu blenduję sobie dolną powiekę. I sięgam jeszcze po ten brązowo-pomarańczowy kolor. I tak prezentuje się skończony makijaż. To jest taki makijaż graficzny. Jeśli chodzi o usta, tutaj użyłam mieszankę pomadek z palety The Nudist Danessy Myrix. Mam nadzieję, że będziecie na tyle odważne i będziecie miały ochotę powtórzyć taki makijaż u siebie. Kolejny makijaż to będzie taki makijaż z rozdymioną kreską, z odrobiną błysku na powiece i nakładam sobie najpierw bazę z MACa, wklepuję ją palcem. I sięgam teraz po ten najjaśniejszy cień z palety i nakładam go na całą ruchomą powiekę. Wklepuję, osuszam sobie bazę i robię taką podstawę do tego makijażu, żeby moja powieka była rozświetlona. Następnie biorę paski do przedłużania rzęs, możecie je kupić na Allegro. Po prostu wpiszcie w przeglądarce na Allegro paski do przedłużania rzęs i powinny Wam wyskoczyć. I sięgam teraz po cień cynamonka i robię sobie nim kreskę tuż przy linii rzęs, a później będę ją rozcierać tymi jaśniejszymi brązami. I sięgam teraz po cień cynamonka i ten średni, neutralny brąz i blenduję sobie najpierw cynamonką. A następnie pędzlem z kalendarza nakładam ten średni brąz, tak żeby zrobić fajne przejście. Za chwilę wrócę sobie jeszcze do cynamonki, a następnie do tego ciemnego cienia, tak żeby zrobić fajny gradient, żeby było ładne przejście między tymi trzema cieniami. Sięgam teraz po eyeliner z Inglota w brązowym kolorze. I jeszcze sobie przyciemniam trochę, bardziej precyzuję tą kreskę. Oczywiście nie musicie tego robić, możecie zostawić również same cienie. One i tak wyglądają dobrze, także jak nie macie, ja po prostu korzystam z tych eyelinerów, bo mam je w dużej ilości, więc chcę je używać. Chcę ich używać po prostu. I teraz wklepuję sobie błyszczący cień, najjaśniejszy z palety, w ruchomą powiekę, tak żeby rozświetlić ten makijaż. Taką samą propozycję, bardzo podobną makijażu macie wykonaną na kanale paletą Bohema kilka filmów wcześniej. I tak prezentuje się skończony makijaż. Przyznam się bez bicia, że zapomniałam kompletnie wytuszować rzęsy w tym makijażu, więc troszkę wygląda blado. Ale myślę, że nie przeszkodzi Wam to w odbiorze. Najważniejsza jest tutaj górna powieka, bo tylko w zasadzie ją malowałam, dolną powiekę zostawiłam i tak czystą. Więc po prostu jak będziecie robić ten makijaż, to nie zapomnijcie wytuszować rzęs. I przy ostatnim makijażu użyję ponownie korektora Born This Way w kolorze Almond. Wklepuję go sobie w całą powiekę, a następnie sięgam po cień cynamonka i wklepuję go sobie w zewnętrznym kąciku, a także w wewnętrznym kąciku. I ten makijaż to będzie takie halo eye z rozświetlonym środkiem powieki. Wklepuję sobie ten brązowy cień, a następnie blenduję. Dosyć ciężko się te dwa cienie rozcierały razem.
Więc troszeczkę musiałam się namachać, żeby rozetrzeć je ładnie. Więc blenduję do momentu, aż będę zadowolona z tego przejścia. A następnie sięgam jeszcze po ten średni brąz i blenduję sobie jeszcze pomiędzy tymi dwoma cieniami. I wyciągam jeszcze nieco do góry te cienie, tak żeby je jeszcze lepiej rozsmużyć. Jak mam problem z dostarciem cieni, to często tak robię i wtedy to ułatwia mi trochę pracę z cieniami i blendowanie. I wracam do tego pędzla, którym nakładałam ten różowy kolor, a następnie przeciągam jeszcze cynamonkę na dolną powiekę i sięgam po korektor tart i rozjaśniam sobie środek powieki. I następnie biorę chyba najpiękniejszy błysk w palecie. Przyznam się szczerze, że zostawiłam sobie właśnie ten błysk z kalendarza. I tym błyszczącym brązem rozcieram sobie jeszcze granice. I nakładam go także na dolną powiekę. I robię teraz kreskę eyelinerem z Inglota w kolorze bordowym, tak żeby dodać jakiś akcent jeszcze w tym makijażu. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że te 5 propozycji Wam się podobało. Ja postanowiłam oddać i sprzedać część z tych cieni, ponieważ mam bardzo dużo cieni i chciałam właściwie tylko dla Was przetestować ten kalendarz i zrobić właśnie 5 makijaży, żebyście miały jakąś inspirację. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuki, dajcie znać, który makijaż chętnie powtórzycie. Jeśli macie ochotę jeszcze na jeden makijaż, to odsyłam Was do filmu, gdzie rozpakowałam kalendarz. To było jakoś chyba pod koniec listopada. I tam jest jeszcze jeden makijaż, taki glamour, z którym też możecie się zainspirować. I do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!